Festyn rodzinny nad stawami w Oporowie poprzedziły zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nich udział ponad 100 uczestników. Od 5 lat łowimy razem, na sowotach oczywiście, a tak to ja tu łowię od 40 lat, wędkujesz po prostu. No i tam mój jedyny taki wynik, co mogę się pochwalić, no to jest od 125 cm złowiony. A tak to karpie, liny, leszcze, szczupaki na jesieni złapałem 12 sztuk, co można było wziąć tylko 10 z tego. No także no, wyniki są na tą chwilę. Cieszę się po prostu, że odpoczywam nad wodą, jestem emerytem. No i trzeba się cieszyć tym, co się jest. Z wnukiem przyszedłem, no wnuk mieszka w Płocku, także nie trenował pierwszy raz dzisiaj na wodzie, także no, ale postaram się, żeby, ja go wytrenuję, no, ja go wytrenuję, jeżeli będzie miał tylko zapał i chęci, to sprzęt jest, będzie dobrze. No. Jak już pan długo łowi? O, ja to łowię 50 lat. To długo. 50 lat. Małego krumpika. Często przyjeżdżasz na takie zawody wędkarskie, czy po raz pierwszy jesteś? Nie, rzadko. Powiedz mi o swoich osiągnięciach, co udało ci się złowić? No, tylko jedną rybę taką małą. Na razie u mnie słabo jest, nic nie łowię. Ale to nie oznacza, że jeszcze trochę czasu jest, może się uda coś złowić? Nie wiem. To się okaże. No. Teraz cały czas człowiek goni za pracą, chociaż ma człowiek chwilę no, do dzieci i samemu się odpocznie, prawda? A wiesz, jakie ryby dzisiaj złowiłeś? No, bąki, leszcze i wzlęgę. Dzisiaj w zawodach wędkarskich na terenach stawu w Oporowie uczestniczyło 101 zawodników. Brał udział w 3 kategoriach wiekowych. Pogoda nam dopisała, impreza się kręci, słońce świeci, jest miło, przyjemnie i wesoło. Postawiliśmy nacisk na to, żebyśmy oderwali dzisiejsze dzieci, dzisiejszą młodzież od rzeczywistości, która nas otacza, czyli telefon komórkowy, tablet, komputer. A tutaj z tego, co zauważyliśmy, najwięcej było 10-latków, bo było 46 dzieciaczków. Także wynik dzisiejszy nas naprawdę bardzo zadowala. Zaraz po zliczeniu wszystkich ryb przyszedł czas na nagrody. Na scenie wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz drobne prezenty ufundowane przez darczyńców. W drugiej części imprezy przyszedł czas na zabawę i konkursy przygotowane przez koło. Czekały na najmłodszych m.in. ścianka wspinaczkowa, bieg przez przeszkody czy spotkanie z iluzjonistą. Nie zabrakło także kiełbaski z ogniska czy zdrowych kanapek zrobionych przez koło gospodyń wiejskich. My jesteśmy kołem z Jurkowa II. Mamy swoją nazwę Swojskie Babeczki. Jest nas 15. No i pomagamy tutaj. Także no jesteśmy otwarte. Na takie właśnie. Jako koło gospodyń wiejskich, jak już długo jesteście? Właśnie nie jesteśmy długo, bo jesteśmy znaczy świeży, nowi. Września. Ale jesteśmy otwarte właśnie. Ponieważ pogoda dopisała, już po południu zjechało się setki rodzin z całego regionu.
imprezie uczestniczyły także dzieci z Ukrainy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wędkarskim Oporów, z panem Robertem Klimczakiem, przy wsparciu wielu darczyńców, kolejny raz, bo już drugi, uczestniczymy w zorganizowaniu wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. Firma wspiera działania humanitarne na terenie Ukrainy. Udało się pozyskać środki i tym samym zaprosiliśmy też grono dzieci i osób z Ukrainy do wsparcia, do takiej asymilacji z naszą lokalną społecznością. Tutaj na miejscu w Oporowie dziewczyny przygotowały lokalne i narodowe potrawy ukraińskie. Zaprosiliśmy dzieci, mamy różne atrakcje dla nich. Dlatego też właśnie udało się jakby dotrzeć tutaj do pana Roberta, do stowarzyszenia i już kolejny raz taki dzień zorganizować. Stwierdziliśmy, że dobrze byłoby połączyć zawody wędkarskie z innymi atrakcjami, żeby poszerzyć jakby grono odbiorców tego wydarzenia. Jak widać, udało się, także my jesteśmy naprawdę, naprawdę zadowoleni. Ładna pogoda, spędzić czas z dziećmi, w tygodniu jest mało czasu, w weekend można to wykorzystać, więc myślę, że pomysł super, naprawdę. No jest dużo fajnych atrakcji dla dzieci, szczególnie z dziećmi. No nasze koło wędkarskie spełniło, tu stanęło na wysokości zadania. Myślę, że dla dzieci takich atrakcji jest za mało, tak jak u nas, mamy gdzie organizować, więc fajnie, fajnie. Ogólnie w terenie brakuje, bo dzieciaki jakby nie było przez 2 lata siedziały w domu nie robiąc nic. Prawda? I teraz im brakuje tej przestrzeni, tej komunikacji z rówieśnikami, no, niestety. Kiedy ten brat wróci. Dzisiaj zostało dużo atrakcji przygotowanych, od pieczenia kiełbasek poprzez ciasta, ale także trochę rozrywki dla dzieci. No właśnie korzystają, biegają, niech się wyszaleją, bo wcześniej pójdą spać. Tradycyjnie od kilku lat na pikniku gości wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Mi, ale też naszemu ministerstwu, specjalistom zależy na tym, aby dzieci z rodzicami wyszli z domów, aby korzystali z uroków pięknego polskiego krajobrazu. Rekreacja na świeżym powietrzu, w pięknych miejscach, bo Oporów jest pięknym miejscem, to bym powiedział miejsce wyjątkowe w Polsce, najpiękniejszy polski gotycki zamek z XV wieku. I tego typu aktywność jest jak najbardziej wskazana. Ja się bardzo cieszę, że tak licznie dzieci z rodzicami wzięli udział w tych zawodach wędkarskich, a również korzystając z tych wszystkich otaczających nas atrakcji. Chciałem serdecznie podziękować naszym darczyńcom tego przedsięwzięcia, które żeśmy tutaj wspólnie podjęli. Bardzo bym chciał podziękować firmie Cargill, firmie Silopol, firmie Nikolek, Katarzyna Grzelak, Włodzimierz, Świat Zwierząt, koło numer 10 z Kutna, które też tutaj wspólnie nam pomogło zorganizować tą całą imprezę, koło łowieckie Jeleń w Żychlinie, jednostką OSP Skurzewa, OSP Oporów, OSP Żychlin, Polfarmex, także fundacją, program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, nowe FIO i Centrum Edukacji Nowoczesnej, także Aoli Trans, Adrian Maciak, swoiskim babeczkom z naszego koła, które przepyszne, jeszcze raz powtarzałem wcześniej, robiły kanapki, przyrządziły ciasta, potrawy smaczne, wszyscy kosztują. Chcielibyśmy wspólnie z Krzysztofem podziękować firmie Hopetę, Sebastianowi Duplickiemu za to, że przyjechał do nas tą sceną i to zrobił naprawdę po konkurencyjnych cenach. Bez tej sceny ta impreza by nie miała takiego apetytu, jak dzisiaj ma. W naszych szeregach także znalazły się osoby, które zasponsorowały, wydając po prostu własne pieniądze na to, żeby ta impreza się odbyła. Bardzo dziękuję takiej fajnej postawie naszego kolegi Romana Ciszewskiego, który też tutaj twardo nam pomaga i walczy o to, żebyśmy mieli lepsze jutro. Wspólny rodzinny czas nad zalewem w Oporowie zakończył się późnym wieczorem.